Cześć, witajcie ponownie. Jak widzicie, witam was na ekranie startowym gry Pavlov VR. Jest to tytuł, który wielu z was polecało mi w komentarzach, więc postanowiłem sięgnąć waszej rady i tak oto ta gra wylądowała na dysku mojej konsoli. Będzie to chyba jedna z ostatnich gier, jakie przetestuję, bo zabrałem się, tak jak obiecałem zresztą od dzisiaj, za przygotowywanie porównań graficznych. Pierwsze już wylądowało na głównym kanale, czyli porównanie Gran Turismo Sport versus Gran Turismo 7, czyli inaczej mówiąc PlayStation VR 1 versus PlayStation VR 2, porównanie grafiki. Jest co oglądać. Materiały te wylądują, znaczy na głównym kanale lądują materiały, że tak powiem, uniwersalne, które mogą obejrzeć sobie ludzie bez znajomości języka polskiego, a na Granalizie postaram się wrzucić większy, obszerniejszy materiał, gdzie to będzie skondensowane info, w którym wykorzystam m.in. fragmenty tych porównań. Jeżeli chcecie sobie obejrzeć całe materiały, zapraszam na główny kanał, a na Granalizie, tak jak wspomniałem, pojawi się skondensowana piguła. Tak czy tak, jak wspomniałem, Pavlov jest grą, którą mi wielu z was polecało. Niewiele o niej wiem, oprócz tego, że jest stworzona przez bardzo małe studio niezależne. Na początku zresztą to chyba tylko jedna osoba tworzyła. I że jest to symulator, znaczy symulator, jest to gra taktyczna strzelanka z wyjątkowo realistycznie oddaną obsługą broni, co jest zachęcające, bo akurat lubię, interesuję się militariami, uzbrojeniem między innymi też. Dlatego myślę, że warto zacząć po prostu i miło zakończyć dzisiejszy dzień właśnie partyjką w Pavlov VR. Ruszajmy zatem. Nie grałem jeszcze w grę. To jest dosłownie pierwsze odpalenie. Jedyne co zrobiłem, to tylko ustawiłem sobie wysokość kamery, bo się okazało, że tutaj znowu mam wzrost sześciolatka. Dlatego. Ok, teraz mam mniej więcej ustawione na 160 cm wzrostu. To use the radio, place your hand near your ear and hold R2. Okay. To sprint, click in L3 while pressing forward. Make sure to keep your weapon lowered. Okay, dobra. To open the buy menu, press R3. To close the buy menu, keep the right stick centered and press R2. Okay. Proceed to the open doors to continue. Odpaliłem ten tutorial, bo tak jak mówiłem, nie mam żadnego pojęcia o grze. Okej. Okej. Ja to chyba dotknąłem mikrofonu. Na szczęście go nie wyłączyłem. Wiecie co, ja go podniosę troszeczkę. On będzie dosyć blisko mnie, ale bardzo możliwe, że nie będę go potrącał w takiej pozycji. Czekajcie, jeszcze poprawię sobie to. Dobra. Okay. Wszystkie mam rozwalić cele, tak? O, ale tutaj haptyka jest zarąbista. Tutaj bardzo czuć, słuchajcie, ten opór spustu. Delikatne drżenie, nie daje kopa ta broń. Ale przyjemna jest ta haptyka, opór. No niestety, kurczę, to rozmazanie. Ja ogólnie będę miał sporo zastrzeżeń do tego, więc jeżeli czekacie na, myślę, taką dosyć obiektywną opinię. Fajnie, że tu.
Rzeczywiście, ten przeładowanie broni jest świetnie zrobione, nie? Bardzo dobrze zrobione jest. Aha, czyli muszę najpierw rękę puścić. M czwóreczka. No. Nie, to nie jest M czwóreczka. To jest AR-15, tak? Kurde. Powiem wam, że świetnie to jest zrobione. Ale niestety rozmazanie, kurczę, daje o sobie znać. Normalnie celuję z zamkniętym okiem. A i tutaj już nie mogę puścić ręki, tak jak w przypadku tamtej broni, bo już mi nie mogę zabrać ręki, bo mi już broń skręca, czyli muszę trzymać. Kurde, świetnie to jest zrobione. Genialnie. O, no, chyba się kończy amunicja. Kółko? Które jest kółko? Nie pamiętam. To muszę chyba sobie wyregulować, bo coś nie mogę złapać tego. Place the magazine into the weapon. Grab the charging handle with your offhand. Press L1. Chyba lepiej to się będzie grało na stojąco. Kurde, zarąbiste. Press L1 to hold the weapon with your offhand to stabilize. Shoot all the targets to continue. Co jeszcze zostało jakieś? Aha, jeszcze jeden. Tak, tak guma, to cały czas guma się podwija, wiecie? Aj, będę miał sporo zastrzeżeń. Co to jest? O, ale czad. Ale czad. Nie no, świetnie. Świetnie jest oddane to. Naprawdę, kurczę, nie przesadzali, jak mówili. Hold the weapon sideways. No. Press grip to drop your weapon. Proceed through the open doors to continue. No robi wrażenie to. Takie detale, kurczę, kurde. No powiem wam, że po takim dłuższym używaniu jest coraz więcej takich mankamentów drobnych wychodzi tego headsetu. Między innymi właśnie ta bardzo wkurzająca, naprawdę irytująca, kurczę, podwijająca się guma wokół mojego nosa. Tutaj mam takie wrażenie, jakbym miał, no, ktoś mnie smyrał jakimś piórkiem albo coś takiego. A. Kurde. Press R1 to begin cooking the grenade. Press R2 to release the grenade while throwing it. Let's try that again. Chyba mi nie pykło. No. With your dominant hand, use R1 to grab it. Place your hand over the grenade pin. Hold L2 and pull the pin. Press R1 to begin cooking the grenade. Press R2 to release the grenade while throwing it. Not again. Nie rozumiem. To robię źle. W ogóle jak wyciągam tą zawleczkę, to drży ten kontroler, bardzo fajny. No dobra. No. Teraz drży kontroler. No dobra, wyciągnąłem.
Wyciągnąłem, dobra. Pleasure one. Press R2 to release the grenade while throwing it. Aha. Let's try that again. No bez jaj. O kurde. O with your dominant hand, use R1 to grab the grenade off your vest. O kurde, srogie. Srogie wam powiem, no ja pierdykam. Dobra, jeszcze raz. R1. Ciach. Ciach. Udało się. Ja tu błąd robiłem, bo myślałem, że muszę trzymać te przyciski, to wystarczy tylko raz klepnąć i one już są... No nie trzeba ich trzymać po prostu. Bo no, trzeba się przyzwyczaić. Dobra. Póki co nie mam odruchów mdłości. O! Tutaj nie wykrywa ruchów dłoni, szkoda. 1, 4, 1, 8. Gdzie mam to? No gdzie ja mam podłożyć? Tu? 4, 7, 0, 2. Place it on a highlighted plant site. To arm the bomb, enter the digits that are displayed in the top left corner. Gdzie to jest highlighted plant site, kurde? Aj. 1, 3, 9. To plant the bomb, place it on a highlighted plant site. To arm the bomb, enter the digits that are displayed in the top left. No bez jaj. Ale to przecież nic mi się to nie pokazuje, do kurcze blade. Co to się stało? Co ja zrobiłem? Wow. Kurde, jakie są szczegóły tego, bez kitu. No nie, super. Co ja miałem zrobić? O. Ale się zaraz pobawimy. No to jest. No 40 metrów, dobra. To weźmy sobie jak... Ale będę się... No powiem wam, że zabawa niesamowita. Dobra, jeżeli sobie teraz możemy zmontować sprzęci, no to bierzemy sobie, moi drodzy... No zobaczmy, co to jest. Nie to chciałem. To też nie chciałem tego jednak. No to snajpereczko weźmiemy. I do tego weźmiemy sobie oczywiście lunetkę. O, już lunetą jest. Nie trzeba ten. Dobra. To weźmy na 100 metrów. I sobie przeładujmy. O kurde, ale mi się ręce trzęsą. To zobaczę, czy nie wyłączyłem mikrofonu. Nie wyłączyłem. Kurde, świetna jest ta gra.
15. No przecież przeładowałem. Aha, kurwa, nie do końca, niedokładnie. No zobaczmy. Jedzie z powrotem. Zobaczmy, czy trafi. No ładnie. W rękę może być. Dobra, to teraz zobaczmy, jak pojedziemy ją. O, z RPK-a. To my co mamy? Nie, na 40 metrów ją tylko weźmiemy. Szkoda, że nie ma takiego trzęsienia mocniejszego. Znaczy, nie wiem, jak bardzo silne są te silniczki tam w tych kontrolerach. Ale odrzut jest minimalny, słuchajcie, nie? Taki. Ale ten operowanie bronią to jest coś sama przyjemna. No coś pięknego to jest, nie? Muszę pokazać tą grę mojemu znajomemu, który tam zajmuje się strzelectwem. Nie wiem, może już ją kojarzy, ale. Swoją drogą możecie sobie zobaczyć właśnie a propos tego mojego znajomego. Ja to chciałem. No to chciałem. Nie mogę? RPG-7? O, wow. Możecie sobie zobaczyć, bo nakręciliśmy u niego na strzelnicy ten materiał o noktowizorze. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to gorąco polecam. Jest na Granalizie. Kurde, jaka spluwa. Tu chyba jest większe przeładowanie. Gdzie to się przeładowuje? Aha, bo tu się wkłada. Ja pierdyka. To jest nabój, kurde, na słonia. Chyba headshotik poszedł. Już zobaczę. No dawaj. No prawie, musnąłem go. Dobra, słuchajcie, spróbujmy sobie zagrać jakiś meczyk, czy coś takiego. Żeby się nie za bardzo rozleniwić. O, i od razu wystartuję z kałachem. Kurde, ale szczegółowość jest niesamowita, słuchajcie. Coś pięknego. Mogę tego dotknąć? Zniszczenia jak? No nie ma za bardzo wiele zniszczeń. No dobra. Chcę sobie. Okej, chciałbym się dostać do jakiejś misji. Aha, dobra, wiecie co, chyba wiem, o co chodzi. No dokładnie. Shooting range, World War II, Kill House, aha, czyli nie mamy. No dobra, to zagrajmy sobie offline na razie. O, Zombies, Hunt, Gun. Nawet nie wiedziałem, że są takie tryby. Kurde, fajnie. Unlimited Boss. No dawajcie, zombiaki, zobaczymy sobie. Świetna gierka, kurde, warta swoich pieniędzy. Lekko ponad stówkę kosztuje, ale. Ale na Unrealu jest zrobiona w ogóle. O, i tutaj
Przy pistoletach nie muszę trzymać drugiej ręki podniesionej. Kurde, jaka muzyka. Idzie się obsrać. O! Wow! Wow, 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 wow. O kurde. Ho, ho, ho. Ja pierdykam. No! Typie, goń się. Mogę podnieść. Dobra. Mocno nie sprzyja taka kurczę. Wiecie co? No czekajcie, ustawienia zobaczmy. Chciałbym kurczę. Nie ma tutaj kurczę ustawienia tego, żeby podnieść sobie wyżej te, nie? To najlepiej jest faktycznie, kurde, no ten. Faktycznie na stojąco najlepiej w to grać. No trochę lipa jest, bo ja kurczę nie mam jak tego zrobić, nie? I to mi się nie podoba niestety. Bo mam problem kurczę, olbrzymi problem z sięgnięciem tutaj do tej swojej saszety. Niestety. O, teraz broń wyrzuciłem, zajebiście. Kurde, ale brzydki jesteś. Mogę cię uderzyć? O, mogę uderzyć. Zabiło mnie. Aha, tutaj duchem już jestem, zajebiście. Dobra. No to trzeba troszeczkę poćwiczyć sobie. Trzeba troszeczkę poćwiczyć sobie. Jest very easy, nie ma, dobra, to na easy jedziemy. Trzeba poćwiczyć sobie, kurczę, operowanie tutaj. To ja rozumiem. Aha. Kurde, no dobra, to tak. Aha, czyli tak jak się ten tryb nazywał, Gunmaster w Call of Duty, że jak zabijesz, to dostajesz drugą broń automatycznie. Może być. O! Tam mnie typ... O, dobra, teraz... O, to jest M4. Kurde. No i dobra, ja zginąłem. Ale ten fajniejszy jest tryb. A, dobrze, że nie. Kałaszek. Tu się kuca jakoś? Czy nie kuca? O kurde. Przeładować, przeładować. O, nożem mogę nawet, ale czad. Już upuściłem, zajebiście. Dawaj. Gdzie tu się, kurde, odciąga? Nie odciąga się. A, to też trzeba każdą broń, jak nie masz, nie wiesz, nie znasz tej broni, to musisz nauczyć jej przeładowywania. Chyba był to koleś, chyba go słyszałem. Kurde, zarąbiste jest, podoba mi się. Chyba mam drugie miejsce, słuchajcie, w rankingu, nie? Mam cię, kurde, uciekł. Świetnie się w to gra. Boom.
I cyk, i następne. Dobrze. Świetnie się w to gra. U, ja pierdykam. O, to jest ten, jako P90. No to jako pistolet jest, czyli nie muszę trzymać. Ale się wystraszyłem. Uf, jo, zarąbiste jest. O, tu jest odrzut. Kurde, upuściłem. No jak to się podnosi tą broń? No dobra, biorę noże. No bez jaj, nie zdążyłem się ruszyć. Aż się spociłem, wam powiem, kurde, taka intensywna rozgrywka. O, jeszcze mi nie zginął. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Mamy to. Kurde, krwawe to jest. Uzi, proszę. Strasznie dużo broni tutaj jest, bardzo fajnie. Łech, aż mi cieknie, kurde, pod nosie. Widziałem, jak broń wychodzi najpierw. O, ale tu mamy rzeźnię. O, kurde. Jezus Maria, zanim ja to przeładuję. Chodź tu. Kurde. Dobra, z tymi snajperkami będzie największy problem. Boom. Boom. Kurde. Nie widziałem go. Ale wczówka zarąbista. Nowy. No powiem wam, jakby koda. Znaczy no już nie potrzeba w sumie koda, bo świetnie się w to gra. Polecam każdemu, serio. Jeżeli lubicie. O, mam cię, typie. Widzieliście to? Jaki ładny headzik. O. Dobra, zróbmy jeszcze powtóreczkę mu. O, rzuciek. Trzeba headzika zrobić. O. O. Wow, wow, wow. Kurde. Ech. O. Kurde, nie trafiłem. Też go nie trafiłem. O. No bez jaj. No bez jaj. Nie mam amunicji już.
Ja cię rozwalę ręką. Chodź tu, kurde. Gdzie ty jesteś? No. Ale w to się będzie fajnie grało. Na dłużej. Ja się tu pochowam. Pokampię sobie tutaj w takim wypadku. O. No, w tych korytarzach to można się nadziać na kogoś. Yes. Słychać te strzały koło mojej głowy, ale... No bez jaj, nie trafiłem typa. No, w końcu. To też snajpa. Jezus. Przez przypadek wcisnąłem R1. O! Shotguny. Teraz to będę, kurde, jak ten, jak Terminator właży, kurczę, na posterunek. O, obrzyn. Chodź, chodź, chodź. Jak się obrzyna przeładowuje? Jak się... Ach, dobra, słuchajcie, bo to jest bardzo intensywna rozgrywka. Spociłem się niemiłosiernie, ale gra jest niesamowita. Obsługa broni jest coś wspaniałego. Powiem wam, że widać, że to pasjonaci robili i kurczę z olbrzymią dbałością o szczegóły. Naprawdę jest godna polecenia gierka, jeżeli jesteście fanami uzbrojenia. I zdecydowanie warto zainwestować. Nie? Mogę śmiało powiedzieć, że kurczę, po takiej krótkiej rozgrywce, ale to jest bardzo przyjemna ta rozgrywka. Nie ma w ogóle, przynajmniej ja nie mam oczywiście, bo to jest też rzecz indywidualna. Nie mam w ogóle uczucia mdłości i tak dalej, więc dobrze jest to wszystko jakoś zoptymalizowane. Mega przyjemna gierka, polecam w 100% i dziękuję za to, że mnie namówiliście, żeby ją wyrwać, bo na drugim miejscu w moim rankingu ląduje spokojnie, nie? Także nie spodziewałem się. No nic, dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia przy okazji następnego filmu. I mam nadzieję, że będziecie czekać na moje podsumowanie, które mam nadzieję się, myślę, że pod koniec tygodnia pojawi, może troszeczkę wcześniej, jeżeli się wyrobię jutro z ogrywaniem ostatnich tytułów. Dobra, dzięki serdeczne i do zobaczenia do następnego. Pa, pa.